Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam pytanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy państwo z takiego zwykłego poczucia przyzwoitości i takiego zwykłego poczucia solidarności z rodakami, rodaczkami, nie poczuwaliście się do tego, żeby oddać te 2 miliardy dotacji w związku z sytuacją nadzwyczajną w Polsce, na świecie, w związku z nastaniem COVID-u, z potrzebami służby zdrowia, gospodarki, pracowników, pracowniczych, przedsiębiorców? Rozumiem, że to pytanie jest retoryczne, zatem skoro państwo nie oddaliście tych 2 miliardów i ewentualnie się prawdopodobnie nie poczuwacie do oddania, skoro skończyła się kampania wyborcza Andrzeja Dudy, czy nie moglibyście z resztą tych pieniędzy zrobić czegoś dobrego i przeznaczyć ich na kulturę, na edukację? Był realizowany od czasu zamknięcia szkół program Szkoła z TVP. Sama idea była bardzo dobra. Można sobie wyobrazić kapitalny program edukacyjny, który uzupełniałby nauczanie. Niestety wykonany był równie topornie, jak toporna jest propaganda polityczna w TVP. I szkoda tylko nauczycieli, którzy byli wyśmiewani niesłusznie, bo zabrakło całego oprzyrządowania, na które powinny pójść środki z tych 2 miliardów. Już kończąc, od września nie wiadomo, jaka będzie sytuacja, czy szkoły będą pracować zdalnie, czy nie. I pytanie, czy państwo przygotowujecie solidny program edukacyjny, który mógłby w kapitalny sposób nauczać i polskiego, i angielskiego, chemii, przyrody, zmian klimatu i całego szeregu innych. Czy państwo nad tym pracujecie? Jakie środki na to przewidujecie? Jaki jest plan działania w tym zakresie? Dziękuję. Dziękuję.